Olimpiady specjalne to idea sportowego aktywizowania osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dzięki treningom oraz udziałowi w zawodach i turniejach osoby te rozwijają swoje umiejętności życia w społeczeństwie i doznają niepowtarzalnych wrażeń, które daje rywalizacja oraz zwyciężanie. I ważne jest w tym każde zwycięstwo nad swoimi ograniczeniami. W atmosferę zawodów świetnie wszystkich wprowadził olimpijski rytuał. Turniej wsparli finansowo oraz organizacyjnie samorządy lokalne miasta i powiatu. Zawody otworzył gospodarz tego miejsca, prezydent Bolesławca. Spotykamy się po raz pierwszy, wiele razy odbywały się różnego rodzaju imprezy. Tutaj i nie tylko tutaj, bo też w innych obiektach. Pogoda nam dopisała. Pamiętajcie o tym, że w tego typu turniejach zwycięstwo jest ważne, ale ważniejszy jest udział. Walka do samego końca, walka z samym sobą i gra drużynowa. Oczywiście proszę o grę fair play. 16. Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych uważam za otwarty. Turnieje Olimpiad Specjalnych mają już wypracowaną formułę. Zanim drużyny spotkają się w poszczególnych grupach, walcząc bezpośrednio o zwycięstwo, to najpierw grają ze sobą krótkie mecze obserwowane. Na podstawie testów takich olimpiad specjalnych drużyny grają w tej chwili w tak zwane gry obserwowane, czyli każda drużyna rozegra po dwie gry obserwowane pięciominutowe. W oparciu o wyniki tych gier zbierze się komisja, która ustali przydział do grup. Zawodnicy zostaną podzieleni, drużyny zostaną podzielone na cztery grupy, po trzy drużyny w grupie od tych najmocniejszych do tych najsłabszych i w ramach grup drużyny rozegrają po dwa mecze, po 15 minut jedna połowa. Na boiskach OWS-u można było zobaczyć wielu bolesławieckich trenerów i działaczy sportowych, którzy byli wolontariuszami turnieju. I była też niespodzianka. Znany w Bolesławcu i nie tylko w Bolesławcu piłkarz, a dzisiaj trener. Proszę powiedzieć, co sprawiło, że trenuje pan dzisiaj drużynę? No, dostąpiłem tego zaszczytu i wielka przyjemność, jaka mnie spotkała właśnie, że mogę prowadzić jedną z drużyn bolesławieckich, olimpijczyka. I no, zaczynamy się bawić od samego rana i no, jest bardzo przyjemnie. Dostałem taką propozycję od pana prezesa, no i było to dla mnie wyróżnienie, jakiś zaszczyt, że w jakiś sposób mogę pomóc tej drużynie. A jak pan ocenia chłopaków, szczególnie jeśli chodzi o ich zapał do gry, bo on jest znany? No ja muszę powiedzieć, że myśmy tutaj pracowali przez cały tydzień, no to emocji potwornie dużo i szczególnie ta radość po zdobyciu bramki, to człowiek jak bardzo mocno ujmuje, bardzo mocno zaangażowani. No, fantastyczna przygoda, zabawa bardzo fajna. Janusz Kubot trenuje drużynę Olimpiad Specjalnych, a jego syn Łukasz, znany w świecie tenisista, jest ambasadorem Olimpiad Specjalnych. Bolesławiecki Klub Olimpijczyk niejednokrotnie już organizował turnieje i zawody w ramach Olimpiad Specjalnych i to w kilku dyscyplinach sportu. To już nasza siódma impreza. Do tej pory od 2013 roku trzykrotnie organizowaliśmy Dolnośląski Turniej Tenisa Stołowego, trzykrotnie organizowaliśmy Dolnośląski Turniej Trójboju Siłowego i po raz drugi organizujemy turniej, Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych. W tym roku jest to turniej numer 16. Poprzednio żeśmy organizowali piłkę nożną 4 lata temu. Piłka nożna cieszy się dużym zainteresowaniem osób niepełnosprawnych. W Bolesławcu poza tą dyscypliną sportu członkowie klubu olimpijczyk chętnie też grają w tenisa stołowego, biegają i podnoszą ciężary. Na boiskach ośrodka wodno-sportowego grało w turnieju 12 drużyn z całego Dolnego Śląska. Dwie z nich reprezentowały Bolesławiec.